Minęła 13. Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. Od kilku dni jesteśmy świadkami politycznego ataku koalicji 13 grudnia na opozycję i Kościół. 7 osób z zarzutami i 3 aresztowane w sprawie rzekomej afery wokół Funduszu Sprawiedliwości. Od wtorku ABW prowadzi przeszukania w tej sprawie, między innymi w domu byłego ministra sprawiedliwości. To była demonstracja pogardy wobec prawa i obywatela, tak Zbigniew Ziobro ocenia ostatnie działania służb. Ja o tym, że trwa przeszukanie w moim domu, to wiedziałem się przez przypadek niejako, znaczy z pomocą środków technicznych, ponieważ podnikąd alarm, który się uruchomił, wywołał jakiś sygnał w moim telefonie. Jak wstałem rano przed 8, to zobaczyłem, że jest informacja, iż ktoś się włamuje do, miał włamywać około w pół do 6, o ile pamiętam, do mojego domu, a może trochę wcześniej. I w ten sposób przez kamery zobaczyłem, wchodzę na aplikację, że wokół mojego domu trwa raban, jest kilkudziesięciu tutaj funkcjonariuszy i doszło do włamania do budynku. Chciałbym też dodać, że prokurator, który informuje na konferencjach prasowych, że moi teściowie byli informowani, proszono ich o udział w czynności na miejscu tutaj w Jeruzalu, otwarcie drzwi, rzekomo mieli odmówić też kontaktu z moją żoną, po prostu wprowadza opinię publiczną w błąd, a mówiąc bardziej dosadnie, kłamie. Albo sam został okłamany przez wykonujących i realizujących czynności. Dlatego, że to, co oni mówili, nie trzyma się kupy. Nie tylko dlatego, że moi teściowie są starszymi ludźmi, którzy w tym czasie przebywali z moimi małymi dziećmi w Warszawie i nawet fizycznie nie byli w stanie przemieścić się do Jeruzala, nie mając zresztą kluczy, nawiasem mówiąc, ale u nich odbywało się również przeszukanie. Jeżeli organ działa w ramach prawa, to realizuje literę prawa i wtedy możemy mówić o państwie prawa, ale jeżeli organ sam przykładnie, może powiedzieć manifestacyjnie, demonstracyjnie, demonstrując siłę, przewagę nad obywatelem, łamie uprawnienia, które przysługują każdemu obywatelowi, no to jest to przemoc, która ma zastraszać, ma robić pewną demonstrację na zapotrzebowanie być może części najbardziej radykalnej publiki tamtego obozu. Ale te fakty trzeba pokazywać tym, którzy tak wiele w swoich hasłach mówili o obronie standardów praworządności, państwa prawa, konstytucji i też przy okazji pewnych obyczajów, bo do tego też się można odwołać w zakresie działań organu ścigania, które powinny być respektowane. Ale tu przede wszystkim chodzi o twarde prawo, nic więcej. Tak, to była demonstracja. Demonstracja pogardy wobec prawa w pierwszej kolejności, wobec obywatela, bo to znaczy, że mogą każdego tak potraktować. W opinii redaktora naczelnego Gazety Gdańskiej Marka Formeli cały ten teatr związany z przeszukaniami, zatrzymaniami ma podreperować notowania poparcia koalicji rządzącej. To jest próba znalezienia takiego wydarzenia, które zamortyzuje spadek zaufania Polaków do rządu, spadek wiarygodności Donalda Tuska, człowieka, którego istotną cechą była umiejętność oszłabiania Polaków w trakcie kampanii wyborczej. Dobrano polityka, który miał opinię polityka kontrowersyjnego, trudnego. Polityka, którego relacje wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy były dość skomplikowane i który w związku z tym być może nie byłby tak intensywnie chroniony i broniony przez środowisko polityczne, z którego się wywodzi. A wszystko po to, żeby Donald Tusk miał spokojne święta, a jego elektorat zobaczył, że rząd pod kierownictwem liberała z Gdańska czy z Sopotu wciąż jest żywy, żwawy i odważny. No, haniebne, że dopuszczono się takiego gwałtu na dobrostanie osoby, która jest poważnie chora, która niezwykle asertywnie mówi o stanie swojego zdrowia i o walce, którą o życie toczyła przez ostatnie miesiące. Wszyscy, którzy kpili sobie z tego fragmentu życia pana Ziobro, powinni dzisiaj schować się ze wstydu i przeprosić. Złożone przez prokurator Ewę Wrzosek wnioski do sądów blokujące działania Prawa i Sprawiedliwości w sprawie mediów publicznych powstały poza siedzibą prokuratury. Tak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. Dokumenty miały zostać przygotowane w kancelarii Clifford Chance, która obecnie obsługuje media publiczne.
To jednak nie wszystko. Z dziennikarskiego śledztwa wynika, że prokurator Ewa Wrzosek mogła działać na polityczne zamówienie ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Sprawę komentował w programie Michała Rachonia Marek Jakubiak z Kukiz15. Prokuratorów ten naród utrzymuje, płaci im pensje, daje im kompetencje i im ufa. I ja się w tym przypadku czuję zwyczajnie zdradzony. Polega to na tym, że pani prokurator, która wykształciła się przecież z moich podatków, przecież to państwo powierzyło jej pewne obowiązki urzędnika zaufania publicznego i ona po prostu, jakby nie mogę tego nazwać indolencją, natomiast z całą pewnością realizowała to, co napisała inna kancelaria prawna. I to muszę powiedzieć, że być może to w tym rządzie albo w tym środowisku Platformy Obywatelskiej jest to standard, bo przypominamy sobie amerykańską kancelarię prawną, która siedziała w Urmia. To wyszło przy okazji komisji do spraw wyłudzeń VAT. Pani hojna duch mówiła o tym, że ja jakaś kancelaria. Tak, no i ona wtedy to powiedziała, że została przez Donalda Tuska zwolniona z pracy, bo niekorzystnie wypowiedziała się w mediach. Została przeniesiona do Narodowego Banku Polskiego, a propos polityczności Narodowego Banku Polskiego. Następnie powiedziała, że cała procedura legislacyjna Polski, gospodarcza, polegała na tym, że amerykańska kancelaria prawna pisała ustawy, to szło do Nowaka i Nowak szedł do Tuska i to szło do Sejmu, 2 tygodnie przeprowadzone. Do tego wykorzystywana była Palikota, taki zespół Palikota, Przyjazne Państwo. I to samo mamy dzisiaj, no po prostu scenariusze. No proszę Państwa, no dość powiedzieć, że pan Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, uzyskał kilka opinii profesorów prawa, które wskazywały na to, że można tak wrogo przejąć telewizję i media. I te on tymi opiniami się posługiwał. Następnie dowiadujemy się po kilku tygodniach, że ci profesorowie dostali, proszę Państwa, pozycję w radach nadzorczych spółki Enea. Drożyzna miała kojarzyć się z Prawem i Sprawiedliwością. Tak chcieliby rządzący, ale życie brutalnie zweryfikowało ich wyborcze obietnice. Zamiast obiecanych 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku i paliwa po 5,19 zł, teraz litr benzyny zbliża się do 7 zł, a w sklepach podwyżki cen żywności. Już od wielkanocnego poniedziałku. Temat drożyzny i niezrealizowanych zapowiedzi aktualnego rządu komentowali w programie Po 9 goście Adriana Klarenbacha. Ale na te czasy, kiedy rząd czy administracja miała jakikolwiek wpływ na ceny paliwa, to wie pan, skończyły się w 1989 roku, o ile dobrze pamiętam. Byłem jeszcze wtedy młodym, dobrze zapowiadającym się studentem prawa. Teraz cenę kształtuje rynek. Mam nadzieję, że wkrótce wahania na tym rynku, spadek cen paliwa na giełdach światowych, a przede wszystkim nowy zarząd Orlenu, który mam nadzieję, że rychło zostanie powołany, spowodują, że te ceny rzeczywiście spadną. Który z polityków obiecał paliwo po 5,19? No nie, no jak mi pan powie, że nie słucha pan obecnie premiera, wówczas kandydującego na urząd premiera, to panu nie uwierzę. No zachowuje się pan mniej więcej tak, jak profesor Balcerowicz, który był zdziwiony tym, że w ogóle ktoś mógł takie obietnice złożyć. Ale panie redaktorze, jak pan zapewne zauważył, a pan pamięta, bo przecież pan wszystko pamięta, ja jestem z trzeciej drogi, ja jestem od Szymona Hołowni, Polska 2050 w życiu nie złożyłaby obietnic, że paliwo będzie kosztować 5,19, a chleb na przykład, nie wiem, 7 zł. Pan poseł Gramatyka, pan minister Gramatyka uczciwie mówi, że poważna partia szanująca wyborców nie składałaby obietnic bez pokrycia. Panie redaktorze, jestem zdziwiony, że pan minister Gramatyka tak bardzo krytykuje swojego szefa, bo ja przypomnę, że to nie jest tak, że Polska 2050 nie ma żadnych relacji z Donaldem Tuskiem, który składał tę obietnicę, że paliwo będzie po 5,19. Tam wystarczy jedna prosta rzecz i to paliwo będzie po 5,19, bo znajdujecie się w rządzie Donalda Tuska i Donald Tusk jest osobą, która no, powinna brać odpowiedzialność za swoje słowa, a wy jako podwładni pana premiera powinniście chociaż się zawstydzić, zarumienić odrobinę, wiedząc jak bardzo kłamliwe były te słowa. Bo być może my nie zrozumieliśmy geniuszu Donalda Tuska, bo to może nie była przestroga, ale obietnica. To może była jedna z tych obietnic wyborczych, którą Donald Tusk będzie chciał zrealizować, chleb po 30 zł. Kto wie, pierwsze kroki ku temu czyni, 1 kwietnia 5% VAT w górę, naprawdę dobrze zaczynają.
A jak na wzrost cen reagują Polacy? O to pytają nasi reporterzy. Rząd przewidział podwyżkę VAT-u, 5% na żywność. Jak pan to oceni? No to teraz będzie dopiero wiadomo, jak podniosą. To od kwietnia ma być, tak? Od 1 kwietnia. O. No to trochę będzie na emerytów. Jak ja mam emerytury mało, to skąpo będzie, skąpo. Dziękuję, do widzenia. Kochana stacja Republika. Bardzo miło. Jak będzie przed tymi świętami, w te święta z tą żywnością? Jak ceny się kształtują? No różnie, naprawdę. No to jest dość drogo. Także będzie jeszcze drożej, bo rząd wprowadza podwyżkę VAT-u na żywność 5%. Wiem, że tak jest. Jezu, co ten rząd wyprawia, to naprawdę w głowie się nie mieści. Kiedy on odejdzie, już pójdzie od nas, to tak naprawdę głowa mała. No i to jest najgorsze, że doszli nie Polacy do władzy, tak wychodzi. Rolników gnębią, emerytom podrzucają emerytury, nie podnoszą bardzo. I co z tego, że dostaliśmy rekompensatę, jak to wszystko zabierze 5% VAT-u? No to znaczy, to jest decyzja nie dla zwykłych ludzi. Biedni odczują, bogaci nie. Jeszcze na naszych terenach takich biednych, więc nie będzie. Wszystko dobrze. Przed świętami, taki prezent rządu na no święta właśnie. Dla ludzi? No właśnie, to jest prezent dla nas zawsze, dla najbiedniejszych. No ale jakoś sobie będziemy radzić. Dobrze, że jesteście. Pozdrawiam was wszystkich. Oglądam i bardzo miło, że możemy cokolwiek wiedzieć, jakąś prawdę. Dziękuję bardzo. Dla katolików Wielki Piątek jest dniem zadumy i adoracji krzyża, przez który Bóg zbawił świat. To jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana msza święta. Odprawiana jest liturgia męki pańskiej, a na ulicach wielu miast sprawowana jest publicznie droga krzyżowa. Cała nasza uwaga w dniu dzisiejszym koncentruje się na krzyżu. To jest nasze klęknięcie przed tą wielką tajemnicą, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, że nie bał się oddać swojego życia z miłości do nas i dzisiaj adorujemy przede wszystkim krzyż. Nawet sam fakt, że w całym Kościele nie sprawuje się mszy świętej, jedynie w czasie nabożeństwa męki pańskiej, w czasie nabożeństwa adoracji krzyża, będzie okazja przyjąć komunię świętą, ale ją konsekrowaliśmy w Wielki Czwartek, w czasie Wieczerzy Pańskiej. Dlatego dzisiaj stajemy przed krzyżem, przed nim klękamy i to jest najcenniejsza i najpiękniejsza tajemnica dla nas wszystkich. Dziś na naszej antenie o 21:15 transmisja Drogi Krzyżowej z rzymskiego Koloseum. A wczoraj nasze główne wydanie wiadomości o 19:00 było najchętniej oglądanym programem wśród stacji informacyjnych. Dziękujemy Państwu za zaufanie. I to wszystko w tym serwisie. Telewizja Republika jest największą polską stacją informacyjną. Największą stacją informacyjną z polskim kapitałem. Jest też największa na YouTubie. 1 100 000 subskrybentów i 80 do 80 milionów kliknięć odsłon. To wszystko dzięki Państwu. Republika, gdy nadaje Republika. Republika, Republika. Włącz prawdę. I teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia o 14:00.